W tym odcinku spotkamy się z przedstawicielką sportu, którego w zaliniu mety jeszcze nie było. W świat sportów walki zabierze nas Patrycja Adamkiewicz. Zaczynamy! Plecy proste, czyli mama cel osiągnęła. Tak, zgadza się. Córeczka poszła na taekwondo i ma proste plecy. Tak, uważam, że sport bardzo pomógł mi w mojej postawie oraz właśnie tak jak mama miała taki cel, wysyłając mnie na zajęcie taekwondo, żebym po prostu była wyprostowana, ten cel osiągnęła. No niestety nie osiągnęła celu tego, że zostałam pianistką, tylko że bardziej właśnie sportowcem, ale jeśli chodzi o postawę, to bardzo jestem zadowolona z tego. No właśnie, ty grałaś na pianinie jako mała dziewczynka i co sobie pomyślałaś, jak mama powiedziała, że zapiszę cię na zajęcia taekwondo właśnie z uwagi na to, żebyś miała proste plecy, bo ty źle siedziałaś przy tym pianinie. O co to chodziło w ogóle? Tak naprawdę nie pamiętam za bardzo. Miałam wtedy 8 lat, więc też tak nie miałam aż takiego wpływu na to, na jakie zajęcia pozalekcyjne pójdę. Po prostu mama mi się zapytała, czy nie chciałabym spróbować też jakiegoś sportu oprócz pianina. No i ja zgodziłam się, bo też byłam aż takim ruchliwym dzieckiem i lubiłam, jak dużo się działo, więc myślę, że to był dobry krok i cieszę się, że mama zaproponowała mi ten sport. Zastanawiam się, właśnie kiedy młoda osoba, mała dziewczynka trafia do sportów walki, było nie było, to nie ma takiego poczucia, że a nie, to już wolę to pianino, że tutaj się nogę wysoko podnosi, tu się kogoś uderza, przewraca się. W tym czasie ja tak naprawdę nie wiedziałam, co to jest taekwondo. Nie wiedziałam, że to jest sport olimpijski i że to jest po prostu sztuka walki. Taka no, dosyć dynamiczna i urazowa. Było to coś dla mnie takiego interesującego, coś takiego nowego. I też ten klub dopiero świeżo co powstawał w tej miejscowości, więc tak naprawdę byłam na pierwszym treningu, jaki ten klub prowadził w tej miejscowości. Poszłam razem z siostrą, żeby było mi raźniej i po prostu spodobało mi się to, że dużo się rozciągaliśmy, że były gry i zabawy i później takie właśnie podstawowe kopnięcia i bardzo mi się to spodobało. A mamie, bo powiedziałaś, że mama nie osiągnęła tego celu, żeby została pianistką, to później, z perspektywy lat, mama no teraz pewnie nie żałuje, no bo masz medale uniwersjady, masz medal mistrzostw Polski, masz inne medale imprez międzynarodowych, ale czy kiedy byłaś powiedzmy nastolatką, no mama trochę nie miała żalu, że tak zaszczepiła w tobie tę chęć rywalizacji i chęć uprawiania taekwondo, że, no, że porzuciła to takie największe marzenie, żebyś mogła zasiadać na przykład w weekendy przed całą rodziną i grać Chopina na przykład. Znaczy myślę, że w pewnym stopniu tak, trochę tak, bo ona też się wywodzi z takiej rodziny, gdzie muzyka była zawsze obecna. Mój dziadek dalej gra w kapeli muzycznej i myślę, że później, jako już nastolatka, to bardziej to była moja decyzja, czy idę w stronę muzyki, czy w sportu. Ja przez 6 lat godziłam to i to jednocześnie, na przykład po treningu jechałam przez to na lekcję pianina albo po pianinie na trening, więc tak musiałam też przestawiać się, jeśli chodzi o to takie, no po prostu bycie tutaj taką grzeczną, a tutaj taką, no wojowniczką, więc później jak już skończyłam ognisko muzyczne w Jarocinie, no to musiałam zdecydować, czy bardziej w sport, czy bardziej w muzykę. I to już była moja decyzja, więc postawiłam na sport i nie żałuję. I co przeważyło? Co było, przechyliło szale, że to jednak sport? Zdobycie złota na Mistrzostwach Europy Kadetów. Akurat w tym samym roku kończyłam to moje ognisko muzyczne. I no, złoto na Mistrzostwach Europy to było dla mnie coś no, wielkiego, niesamowitego i stwierdziłam, że to jednak ta droga. Że w muzyce nie ma Mistrzostw Europy na przykład, tak? Tak, to też bardzo, bardzo możliwe. Ale właśnie bardziej wtedy mnie chyba ciągnęło do sportu niż do muzyki, więc cieszę się, że mogłam spróbować obydwu tych rzeczy. I cieszę się też również, że był taki punkt kulminacyjny, to było właśnie to Mistrzostwo Europy, które potwierdziło, w którą stronę powinnam iść. Ta muzyka została z tobą dalej, że
zasłuchiwałaś się na przykład, żeby się zrelaksować czy zmotywować w muzyce klasycznej, takiej, którą się kojarzy z grą na pianinie? Tak, muzyka zawsze była jakby częścią mojego życia i nawet po ukończeniu ogniska muzycznego, jak wracałam do domu, to tak po prostu dla przyjemności lubiłam pograć na pianinie stare jakieś nuty, albo sama znajdowałam jakieś nowe w internecie, albo właśnie w różnych książek i po prostu chciałam to dalej kontynuować. Później niestety coraz rzadziej wracałam do domu i też moje pianino zostało pożyczone znajomym rodzicom, więc aktualnie nie mam możliwości, żeby pograć, a chętnie bym to dalej robiła, bo to naprawdę tak też odpręża mnie i no, jakby wprowadza mnie taki trochę inny, spokojniejszy świat niż takiego dynamicznego, jeśli chodzi o taekwondo. Czyli ta pamięć muzyczna, pamięć nutowa, nazwijmy to, została. Że jakbym cię teraz posadził przy pianinie i dał ci nuty, to byś sobie spokojnie z tym poradziła. Myślę, że nie byłoby aż takiego problemu. Jakiś na pewno, bo też dawno nie grałam. Z pamięci no tak średnio też coś potrafię zagrać, no bo to było wiele lat temu i też dużo już zapomniałam. Ale myślę, że po prostu kwestia paru razy przećwiczyć i bez problemu bym coś zagrała. Tylko... A co sobie grałaś tak najczęściej? Jak wracałaś, to pianino jeszcze było, nie było pożyczone. To co sobie najczęściej grałaś? Szukałam w internecie różnych właśnie nut z filmów, z bajek, takich po prostu znanych, które można też jakby zaśpiewać, albo po prostu, że się tak no, kojarzy z jakimś filmem czy z bajką. Oraz te, co miałam już wcześniej od mojej pani nauczycielki, więc po prostu tak, żeby nie zapomnieć, grałam wszystko, co się dało. To te najbardziej ulubione z filmów i bajek? Mhm. To jakie to były na przykład? No to na przykład... Królew? Tak, właśnie. O, Królew. A z filmu, no to Uwierzy w ducha, bardzo, bardzo to tak, taka piosenka. Mhm. A jak u ciebie jest, powiedz, jak już jesteśmy w tym temacie muzycznym, jak u ciebie jest z muzyką taką, powiedzmy, cięższą, ostrzejszą, bo wiadomo, Jarocin, tak. To wiadomo, jakie to są klimaty. Mhm. Czy ta muzyka też jest ci bliska z racji tego, że no, jesteś, pochodzisz z takiego miejsca, w którym muzyka rockowa, metalowa jest mocno zakorzeniona? No szczerze mówiąc, tak nie bardzo, to są moje klimaty. Oczywiście w Jarocinie, jak są festiwale, no to idę tam po prostu, żeby poczuć tę atmosferę i no też jakby spróbować tej muzyki. Ale tak jak jestem poza Jarocinem albo na zawodach, no to przeważnie tej muzyki nie słucham, żeby się zmotywować bardziej. No tak, tak. A na festiwalu byłaś kiedyś? Byłam dwa razy, ale nie typowo na terenie festiwalu, tylko obok po prostu sceny. Jarocin też jest dosyć małym miastem, więc po prostu ta muzyka jak... Więc byłaś w domu i tak jak była na festiwalu. Dokładnie, tak. Rozbrzmiała po całym mieście i z każdej części po prostu można ją usłyszeć. Ale właśnie wtedy Jarocin staje się takim miastem rockowym i jest naprawdę super atmosfera, jest dużo ludzi. I po prostu samo to, że jest taka wielka impreza w Jarocinie, sprawia, że ludzie idą i oglądają. Ja również ze znajomymi potrafiłam właśnie tak sobie pójść, poglądać, posłuchać, no bo też ostatnio nie było jednej wielkiej sceny, tylko były trzy mniejsze w różnych miejscach, więc zawsze coś po prostu atrakcyjnego w mieście. A ludzie pytają? Znajomi, ci, którzy masz na przykład z Warszawy, pytają trochę o festiwal, jak to tam wygląda? Tak, tak, pytałem, jak na przykład... I wtedy myślisz, no tak, już jest super, bywam, jestem na każdym. Jak mówię, że jestem z Jarocina, to dużo osób właśnie mówi, o, to tam festiwale, o, Jarocin festiwal, albo że o, byłem tam parę lat temu i to tak... No, fajne, że Jarocin ma taką wizytówkę i tak, pytają, jak to wygląda, czy to jest właśnie wielka impreza, czy jest dużo ludzi, jak ta atmosfera. Więc no, cieszę się, że po prostu ten Jarocin jest taki rozpoznawalny też. No już nie tylko festiwal stał się wizytówką Jarocina, bo myślę, że Patrycja Adamkiewicz taką wizytówką też już jest. Nie mam na aucie jakby swojego zdjęcia, imienia, nazwiska, więc... Jeszcze?
więc pod tym względem też chyba ludzie mnie jeszcze nie widzieli. Ale to ciężko stwierdzić, nikt mnie nie zaczepia. Ja też mam dosyć dużo znajomych w Jarocinie i też moja mama pracuje w szkole, więc dużo też nauczycieli spotykam czasem, jak jestem, więc po prostu to są znajomi. No, czyli wszyscy cię znają. Zobaczymy. Znaczy, no nie wiem, ciężko stwierdzić. Jarocin też się rozrasta z roku na rok, więc jest więcej ludzi. Czasami w gazetach jarocińskich się pojawiam, jak właśnie uda mi się jakiś wynik zrobić. Słyszę czasami od moich rodziców, że właśnie ktoś ich zaczepił, bo ich zna i o, czytałem o twojej córce na przykład w gazecie czy coś takiego. I no to jest miłe, że jakby mimo tego, że już nie reprezentuję klubu w Jarocinie, no to dalej Jarocin cieszy się, że ja osiągam jakieś sukcesy właśnie i że reprezentowałam też kraj na igrzyskach i po prostu cieszę się, że Jarocin tak mnie też wspiera. No jak to pięknie i skromnie brzmi. Czasem pojawiam się w gazetach jarocińskich. No, dziewczyna, która była na igrzyskach, o której piszą ogólnopolskie media, no czasami się pojawiam w mediach jarocińskich. No to jest miłe, że tak jeszcze pamiętają. Mimo tego, że już 5 lat nie mieszkam w Jarocinie, tylko po prostu bywam. Ale cieszę się, że po prostu tak też pamiętają mnie. Teraz można powiedzieć, mieszkasz permanentnie na obozie, bo jak już ustaliliśmy, Patrycja mieszka w akademiku Akademii Wychowania Fizycznego, którego jest studentką. Tak. Ma 15 metrów do hali, 20 metrów do sal wykładowych. I tak to wszystko kręci się wokół jednego miejsca, więc jak nie potrzebujesz, to w ogóle się nie ruszasz poza teren WF-u. Dokładnie. I to dobre jest takie życie? Pasuje ci to? Czy jednak brakuje ci tego, żeby gdzieś się wyrwać? Oczywiście masz do tego możliwości, ale że ty jesteś bardziej taką osobą, której to wszystko wystarczy do szczęścia, do tego, żeby realizować swoje pasje, cele, marzenia? Czy jednak lubisz szukać jakichś rozrywek, że tam spróbować, tam pojechać, zobaczyć? Tak, że lubisz się wyrwać z tego terenu AWF-u? Tak, lubię się wyrwać z terenu AWF-u, ale też przez to, że wyjeżdżam na zgrupowania kadrowe, no to bardzo często mnie tutaj nie ma. Więc jak już wracam z tych zgrupowań, no to bardzo lubię tutaj przebywać, tutaj trenować, studiować i mieszkać i po prostu stąd nie wychodzić. No bo jak już wspomniałam, na tych zgrupowaniach jestem bardzo często i te zgrupowania są w różnych miejscowościach, w różnych krajach, więc ja bardzo dużo podróżuję i dużo wyjeżdżam, dużo mnie nie ma. Więc jak już tu wracam, to jest taka jakby moja też oaza spokoju. I tak się czuję tutaj po prostu jak w domu. A jak często bywałaś, ile razy byłaś w Korei? W Korei byłam raz. Bo taekwondo, wiadomo, to jest sztuka walki, która wywodzi się z Korei. Stworzona trochę dla wojska. Tak. Byłaś raz. Byłam raz na Mistrzostwach Świata w 2017. I też tam byliśmy dosyć długo, prawie 2 tygodnie, więc też miałam możliwość jakby potrenowania tam na miejscu, obycia się z tą kulturą i właśnie wystartowania na zawodach. Ale gdybym miała taką możliwość, to jeszcze raz bym pojechała. A czułaś taką różnicę, że byłaś w Korei, trenowałaś i że to taekwondo było, nie wiem, te treningi były jakieś inne, że bardziej zgłębiłaś tajniki tej sztuki? Znaczy, dało się coś takiego wyczuć, że poznałaś historię? Tak i nie, bo akurat w tym ośrodku, co byliśmy, było nawet muzeum taekwondo, więc oczywiście odwiedziłam je i dużo właśnie było historii o taekwondo, jak powstawało i dużo było takich też zdjęć. No, taekwondo jest narodowym sportem Korei, więc tam da się to wyczuć tak naprawdę, bo publiczność naprawdę była spora i w każdej kategorii też byli Koreańczycy, no naprawdę na bardzo, bardzo wysokim, no po prostu poziomie. I jeśli ktoś z Korei nie zrobił medalu, no to był dla niego no, wielki dramat. Wielki dramat, tak, dokładnie. No, nie miałam jakby okazji potrenować z kadrą Korei jeszcze, więc nie wiem jak to wygląda, ale chciałabyś? Chciałabym, chociaż też słyszę różne historie mojego trenera, który był parę lat temu tam i trenował
z kadrą właśnie koreańską, no to jak opowiadają im te historie, jak tam było, jak to wyglądało, no to trochę zupełnie inaczej niż u nas. I tak, no, ciekawie, tylko właśnie, że to było parę lat temu, więc nie wiem, jak aktualnie te treningi wyglądają. Inaczej, że trudniej, strasznie bardziej wymagają? Tak, mi się wydaje, że po prostu tam trochę inaczej podchodzą do tego wszystkiego i również sam trening tam trwał o wiele dłużej niż u nas na przykład, albo inaczej struktury te treningowe, inaczej tarcze nawet trzymają, inaczej jakby z trenerem rozmawiają i tak po prostu wszystko inne, ale nie do końca, no bo ta sama dyscyplina. I po prostu jakbym miała okazję, no to pojechałabym po prostu zobaczyć, jak to tak wygląda prawdziwe taekwondo, że tak powiem. A jak myślisz sobie o tym, o czym mówisz, o tym, co widziałaś i zestawiasz to z tym, w którym miejscu, w jakim miejscu w Polsce jest taekwondo, to jest... Jakie uczucie? Jakie uczucie ci towarzyszy, że fajnie byłoby jeszcze rozwinąć zainteresowanie dyscypliną? Że brakuje tego zainteresowania w Polsce? Tak, myślę, że taekwondo w Polsce tak jakby z roku na rok się bardziej rozwija. Coraz więcej osób trenuje, coraz więcej osób wie, co to naprawdę jest taekwondo. Patrząc na to, co było 10 lat temu. Ale myślę, że mamy potencjał, żeby jeszcze większe wyniki robić, żeby jeszcze bardziej to rozpromować. Tylko po prostu trzeba jakoś dojść też do tych ludzi i przekazać im, co to jest taekwondo, jak to wygląda, no bo też u nas te przepisy często się zmieniają i też niewiele osób wie, jak my na przykład punkty zdobywamy i o co chodzi. Więc po prostu chciałabym też mieć jakiś udział w tym, żeby bardziej rozpromować ten sport, żeby ludzie więcej wiedzieli po prostu, na czym polega taekwondo. I myślę, że za kilka lat może być nawet jeszcze większe zainteresowanie oraz oczywiście pierwszy medal na igrzyskach, bo do tej pory nam się niestety nie udało zdobyć medalu. Ale myślę, że to był taki punkt kulminacyjny, żeby więcej osób jeszcze wiedziało, co to jest taekwondo, więc po prostu dążymy do tego cały czas. No właśnie trochę uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy w związku z tym nie żal trochę, że tego medalu nie udało się któremuś czy którejś z was przywieźć z Tokio? No, oczywiście jest. Bo ty nie ukrywałaś, że interesuje cię tam medal. Tak, tak. Oczywiście, znaczy, według mnie każdy sportowiec, który jedzie na igrzyskach, no to właśnie jedzie z takim celem, jedzie z celem medalowym i o to, żeby właśnie osiągnąć jak najwięcej i jak najlepiej się pokazać też. Oczywiście uważam, że mamy mamy niedosyt po prostu, bo też pierwszy raz w historii były dwie dziewczyny na igrzyskach. Ale sport... I obie mogły przywieźć ten medal. Tak, tak mogło być. Niestety nam się nie udało. Po prostu teraz trzeba jeszcze, myślę, że jeszcze ciężej pracować, tak żeby po prostu w końcu ten medal przywieźć. Ja słyszałem kiedyś, że żadne zwycięstwo nie motywuje i nie daje tylu wniosków, co porażka. Czy też masz takie samo zdanie? Tak, oczywiście, no bo po każdej że te porażce... Że dużo ci dały? Tak, dały mi bardzo dużo. Dały mi też jakby pogląd i spostrzeżenie na to, co jeszcze muszę zmienić i jak jakby osiągnąć jeszcze większą jakby mądrość w czasie walki, czy coś takiego. Pod tym względem, że no, tak jak powiedziałeś, każda porażka uczy i najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski, żeby zanalizować to wszystko, co poszło nie tak, żeby po prostu następnym razem już tych błędów nie było. No po prostu też uważam, że taki jest sport, że no, nie zawsze można wygrywać. A porażki naprawdę mi się wydaje, że bardzo dużo uczą i sprawiają, że sportowiec, no też nie wiem, no nie każdy, ale na przykład ja, no to też mi dodatkowo motywuje, żeby jeszcze ciężej pracować i żeby po prostu jeszcze więcej dawać z siebie.
Czyli sport jak życie, nie składa się z samych przyjemności. Tak, niestety. No niestety nie. A jak już jesteśmy w tym temacie promocji, popularności taekwondo, to jak ty byś zachęciła rodziców, żeby zapisywali swoje dzieci, same dzieci do tego, żeby iść trenować taekwondo, że warto jest postawić na ten sport, bo na przykład ja wiem, że judo jest takim też sportem bardzo popularnym wśród małych dzieci, powiedzmy, bo jest bardzo ogólnorozwojowy, że bardzo dużo daje. A jak jest taekwondo? Taekwondo również jest bardzo ogólnorozwojowym sportem i on daje bardzo dużo, bo no patrząc na siebie po prostu samą, co mi dało, no to u nas bardzo ważne jest rozciągnięcie, no bo kopiemy przeciwników w głowy albo w brzuch, więc rozciągnięcie jest bardzo ważne. Są takie zdjęcia na Instagramie Patrycji, jak nogę ma tak po prostu tak tak. Tak, tak. Takie rozciągnięcie. Rozciągnięcie i również wszystkie po prostu zdolności koordynacyjne i równowagę daje i właśnie orientację w przestrzeni, też czas reakcji bardzo poprawia oraz również takie fizjologiczne rzeczy typu naszą wydolność, bo taekwondo jest takim sportem, no, gdzie wytrzymałość gra też dużą rolę oraz wydolność i oprócz tego również siły dużo też tam daje ten sport i jakby tak naprawdę wszystko. I psychicznie, i fizycznie nas rozwija w każdym aspekcie, bo na przykład jak jeszcze byłam w gimnazjum, no to też startowałam w zawodach przełajowych i w biegach i też nie miałam żadnego problemu, na przykład jeśli chodzi o moją kondycję i o czas reakcji. Więc jest no, dużo dowodów na to właśnie, że taekwondo rozwija nas w wszystkich kierunkach. Również uczy takiej systematyczności, takiej cierpliwości właśnie, choćby w dążeniu do celu. Też wiary w swoje umiejętności i po prostu też taką samą dyscyplinę nam daje, no bo trzeba przychodzić na te treningi, czasami wstawać wcześniej rano, wyjeżdżać na obozy, na zawody. Szczególnie jak się łączy to jeszcze z czymś dodatkowym. Tak, dokładnie, więc to też właśnie bardzo dużo mnie nauczyło, żeby też jakby dobrze zorganizować sobie cały dzień i po prostu wszystko, co najważniejsze. Więc myślę, że taekwondo rozwija w każdą stronę i oczywiście to jest no, taka też frajda po prostu móc spróbować sztuki walki, powyjeżdżać do różnych krajów na różne zawody, na obozy, poznać nowych ludzi, nowe języki. Dzięki taekwondo no to naprawdę zwiedziłam bardzo dużo krajów. Myślę, że gdyby nie to, no to no nie miałabym takiej możliwości. Też również właśnie, jak już wspomniałam, dużo znajomych nowych poznajemy z różnych krajów, przez to też nawiązujemy takie znajomości, myślę, że już na całe życie. A jak przekonać takie dziecko, które poszłoby na taekwondo do tego, że no ty musisz go kopnąć w głowę. Znaczy, ty musisz go uderzyć. Dzieci się nie kopią. Albo kogoś to po prostu ma hamulce przed tym, tak, że no, stajemy naprzeciwko siebie, no i nie, no ja nie mogę jej czy jego kopnąć. Znaczy to jest tak, że dziewczynki z dziewczynkami no się tak, kopią. No tak, w kontekście jakby dziewczynka stanęła, tak, to powie, tak, że ale no nie ma, proszę pani trenerko albo panie trenerze, ja jej nie chcę kopnąć. My tylko tak jakby na treningach i na zawodach mamy możliwość kopnięcia swoich przeciwników, ale myślę, znaczy to nie mówię o dzieciach, ale no dobrze, że poza treningami się nie kopnie. Poza treningami nie wolno. To też jest taki jakby pewien sposób na odreagowanie, ale to nie dzieci, tylko po prostu już starszych, tak. Tak na przykład jak ktoś ma ciężki dzień, no to wieczorem idzie i No nie powiem, że może sobie kopnąć w kogoś, ale też mamy różne takie inne sprzęty, w które kopiemy, no takie tarcze albo... Manekiny takie macie? Tak, też takiego mamy, też. Albo worki treningowe, ale bardziej właśnie tarcze i paski, które trzymamy i czasami właśnie takie mocne kopnięcia, no to potrafią jakby też uwolnić z nas cały na przykład nieudany dzień. Wyżyć się po prostu, a jest tak czasami, że na przykład przychodzicie na treningi i ktoś pyta, Patrycja, jak dzisiaj dzień? Oj, dzisiaj to fatalnie, to już ja nie chcę z nią.
No nie miałam takiej sytuacji jeszcze, ale na przykład jak robię sobie warkoczyki, no to mówią, że wyglądam groźnie, że o, Patrycja nie ma humoru, no to dzisiaj jest warkoczyk. I rzeczywiście tak jest, warkoczyki są wtedy, kiedy jest tak... No to tak podminowana lekko, niezadowolona. Zależy. No bo jak ja zaczynałam swoje właśnie pierwsze zawody, to zawsze miałam dwa warkoczyki. To był mój taki znak rozpoznawczy, taki amulet, jakby tak mogę tak powiedzieć, bo na przykład raz zrobiłam jednego, przegrałam i mówię nie może być jeden, muszą być dwa. I na każdych zawodach byłam w dwóch. No i może też potem ludzie właśnie bardziej mnie poznawali, mówię, o to ta z dwoma warkoczykami, albo że coś takiego. Później już po prostu zaczęły mi one przeszkadzać, bo ja też mam dosyć długie włosy. Jak kopałam, no to dostawałam czasami z warkoczyka w oko. Więc już musiałam zmienić fryzurę, więc też już nie ma więcej tych warkoczyków, więc no, czasami jak zrobię, no to jest takie, o masz warkoczyki. Będzie się działo. Czyli szkoda, że nie robisz tych warkoczyków, bo byłoby łatwo rozpoznać gdzieś na zawodach, że o, Patrycja ma warkoczyki, no, ale będzie, ale jest nagrzana. Tak. A było tak, to powiedziałeś, że na treningu się kopiecie, a po treningach nie, a nie było takich sytuacji, że ktoś gdzieś tam kogoś zaczepiał i mówi, a ja znam Patrycja, bo on czy ona to mi to zrobiła, weź, bo ty umiesz się bić. Nie miałam takich sytuacji w życiu, żebym musiała użyć jakby swoich umiejętności poza treningiem. Znaczy czasami tam ludzie tak w żartach coś mówili, że ja ją znam, albo o, wolę nie podchodzić, czy coś tego typu, ale no nie miałam nigdy takiej sytuacji i mam nadzieję, że nie będę miała też takiej możliwości. To już wszystko w tym odcinku, dotarliśmy do jego końca. Mam nadzieję, że przekonaliście się, że taekwondo to fajny sport i fajnych ludzi można tam spotkać. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Było to dla mnie coś nowego i zachęcam do trenowania taekwondo. Taekwondo naprawdę jest super sportem. I co? Kibicujcie nam i śledźcie nasze zmagania. Dziękuję bardzo. I zostawiajcie lajki, suby, klikajcie w dzwoneczki, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, w których będziecie poznawać tak fantastyczne osoby, a warto takich ludzi poznawać.